Jest późna noc, a ty zatrzymałeś się w tym przydrożnym hotelu, gdyż twoje zamykające się ze zmęczenia oczy jawnie sygnalizowały, że nie wytrzymają tych kilku następnych godzin jazdy po ciemku. Lecz równie dobrze możesz obecnie znajdować się w swoim przytulnym domu. Ważnym jest, że właśnie się obudziłeś, albo coś cię obudziło. Jakby dyszenie po drugiej stronie drzwi. Jakby pies siedzący po drugiej stronie, czekający aż łaskawie wpuścisz go do środka. Jednak nie, nie wydaje ci się, a poza tym to nie pies. To coś o wiele mroczniejszego. Tylko co? Moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i zgaście światła, jeśli oglądacie ten film w nocy. Albowiem dziś odpowiemy sobie na pytanie, kim jest Good Boy. Trevor Henderson, kanadyjski niezależny artysta, 12 listopada 2018 roku opublikował wizerunek swej nowej kreacji. Dobrego chłopca. Od tego momentu jego media społecznościowe przywitały także dwie inne prace z enigmatyczną kreaturą. Pierwszą 29 czerwca 2019, drugą zaś 8 lutego 2020. Każda praca prezentowała dziwaczą bestię ciemnej barwy, poruszającą się na czterech kończynach. Jego budowa przypomina psa, głowica zaś osobiście przypomina mi kocioł. Ten obraz przybliża jego oblicze. Oczy stwora są krzywe, a jego twarzy brakuje nosa. Jego uszy są spiczaste, a skóra wydaje się być stara, jakby pomarszczona. Analizując pierwsze dwie fotografie, nie trudno dojść do kilku wniosków, lecz najpierw przeczytajmy opis pierwszej fotografii. Nie było go tam, kiedy robiliśmy zdjęcie, ale przez całą noc słyszałem psa przechadzającego się po korytarzach. Mogłem go sobie wyobrazić, zatrzymującego się przed każdymi drzwiami, żeby przekręcić głowę i nasłuchiwać, czekając, aż ktoś otworzy drzwi. Brzmi to interesująco, nieprawdaż? Na pierwszych dwóch rysunkach Good Boy ukazany jest jako stwór siedzący pod drzwiami, w ich pobliżu. Zaprezentowany chwilę wcześniej opis sugeruje, iż lubi wędrować, błąkać się po zupełnie przypadkowych miejscach pokroju domów mieszkalnych, lecz przypuszczam również bloków czy hoteli. Za każdym razem zatrzymuje się bowiem przy drzwiach. Czeka, nasłuchuje, aż ktoś otworzy drzwi. Niestety jednak, przynajmniej na razie, nie znamy jego motywacji. Nie wiemy, dlaczego to robi. Być może jest to jakaś taktyka łowiecka. Być może Good Boy w ten sposób przeprowadza polowanie, poszukuje potencjalnych ofiar bądź pożywienia. I na tym moglibyśmy zakończyć, jednak nie. Osobiście przeglądając Instagram Trevora, natrafiłem na kilka interesujących szczegółów, które mogą doprowadzić nas do czegoś więcej. Otóż druga fotografia, którą opublikował Trevor, ta pochodząca z Polaroida. Znacząco wyróżnia się spośród wszystkich pozostałych fotografii typu Polaroid opublikowanych przez Trevora w podobnym czasie. Otóż każda z poprzednich została podpisana w następujący sposób. Delemp 1992. Trzymaj się z dala od Bonesworth'a. Tylko Good Boy. Jedynie ta fraza jest przekreślona. Zagraniczna społeczność stwierdziła, iż ma to swoje symboliczne znaczenie, wedle którego Good Boy jest złoczyńcą. Spostrzeżenie to nabierze głębszego sensu, gdy zwrócimy uwagę na sposób, w jakim ostatnia praca zamawianą dziś postacią zawitała na Instagram Trevora. Otóż początkiem lutego 2020 Instagram artysty odwiedziły prace prezentujące część z jego kreacji jako patronów. Na przykład Man with the Upside Down Face okazał się być patronem wraków samochodów, klęsk żywiołowych, nędzy i krwawych chodników, jakkolwiek to brzmi. Big Charlie, Delemp oraz Little Nugget zostali określeni jako ojciec, syn i duch święty.
Longhorn zaś okazał się być patronem ostrzeżenia, uniknięcia katastrofy czy ciekawości na dobre i na złe. Siren Head także został patronem, lecz nie w tak pozytywny sposób co jego koledzy. Jego bowiem określono patronem zaginięcia bez śladu, pełzającego lęku czy nadchodzących złych rzeczy. I wiecie co? Tylko dwie postacie w tej serii prac ukazano w inny sposób. Good Boya i naszego starego, dobrego kolegę. Cartoon Cata. Opis pracy z drugim panem brzmiał: śmiech się nasila. Pierwszego, dobry chłopiec. Tylko oni nie zostali ogłoszeni patronami. I tylko oni nie posiadają aureoli, czyli okrągu, wokół postaci bóstw czy świętych. Gdyby tego było mało, jednego i drugiego ewidentnie coś łączy. Nie tylko są wręcz identyczni pod względem wyglądu, ale i wszystko wskazuje na to, że Good Boy jest złym bytem. A jak wszyscy dobrze wiemy, Cartoon Cat także jest mściwym i ponurym stworzeniem. Wobec tego, jak myślicie, co może ich łączyć? Komentarze są do waszej dyspozycji, lecz teraz, co z tego wynika? Naprawdę nie wiem. Nie mam zwyczajnie pojęcia. Rzucę to twierdzenie, iż mamy w tym przypadku styczność z bytem złym, mrocznym oraz związanym z Cartoon Catem w jakiś sposób, którego zapewne nieraz usłyszycie późną nocą, błąkającego się od drzwi do drzwi. Lecz przecież to tylko wiatr, a nie dyszenie po drugiej stronie drzwi. Prawda? To już wszystko, do czego udało mi się dojść. Teraz wyobraź sobie, że jesteś w takiej sytuacji, jak bliżej nieokreślona postać z początku tego odcinka. Wyobraź sobie, że obudziłeś się i słyszysz dziwną postać, jakby dyszenie psa za swoimi drzwiami. Co robisz? Napisz koniecznie w komentarzu na dole, a najciekawsze propozycje pojawią się na początku bądź pod koniec kolejnego materiału. A tymczasem to już byłoby na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję wam za jego oglądanie i dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak wam się on podobał i czy podoba wam się właśnie taki styl przeprowadzania odcinków. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii, a tymczasem to już tyle w dzisiejszym materiale i bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę, by poznać więcej niepokojących, enigmatycznych sekretów, mitów bądź historii, lub pośmiać się z horrorów, czy pocisnąć beczkę z innych tworów. Polecam, myślę, że jest spoko. Dołącz do mojego serwera Discord, kosmiczne bagiety. Zbijaj na Instagrama, Twittera i całą resztę, linki macie w opisie, a tymczasem w samym końcu chciałbym pozdrowić następujące osoby. Cyan Yty, Steria Przekreślony. Lili, polski pilot, Janek Roblox. Klapson, Shadow Suicine, jeżeli źle przeczytałem twój nick, to przepraszam. Minecapu, Anders Breivik, Ziewok, God of Shadow i Driver. Pozdrowienia są do was serdecznie, was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli tu również chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem to już tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych moich odcinkach. Dobrej nocy, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, a także miłego prankowania oraz ciśnięcia beczki. W końcu mamy dziś 1 kwietnia, prawda? Trzymajcie się i o, ziomeczku, weź tych drzwi nie otwieraj, bo jakby widzę, że tam za nimi jakiś stworeczek się czai. Więc trzymajcie tam. Prima aprilis.